Witamy Państwa w kolejnym wydaniu teleturnieju Idź na Całość. Nagrodą główną w dzisiejszym programie jest samochód Nissan Micra. A przed Państwem prowadzący program Zygmunt Heizer. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w Polsacie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Boże, ta publiczność wspaniała. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Niedawno był Dzień Matki. Wszystkim mamom składam najlepsze życzenia. Tym tutaj razem z nami, tym przed telewizorami. Przed nami Dzień Dziecka. Dzisiaj takie specjalne, rodzinne wydanie programu Idź na Całość. Jeszcze raz witam, kłaniam się pięknie wszystkim. I rozpoczynamy. Teraz mam kłopot. Teraz mam kłopot. Kogo tu wybierać? Kto chce ze mną zagrać? Ha, ha, ha. No i wiedziałem, że tak będzie. Wszyscy chcą zagrać. Klaun, to jest Agnieszka, tak? Witam cię, Agnieszko. Z kim jesteś? Przyjechałaś? Z mamą. Zapraszam obie panie w takim razie. Dobrze, z tej strony kto tu ze mną zagra? Znowu wszyscy grają, tak? To może Klaudię poproszę. Klaudia? Z mamą, z mamą, z mamą. Zapraszamy. Dzień dobry. Zaraz się z wami przywitam. I z tej strony jeszcze Ania. Ania, z mamą razem. Z mamą witamy. Witamy dziewczynki, witamy mamy. Cześć Klaudia, skąd przyjechałaś? Z Lublina. Z Lublina. Witam. Lublina. Z Lublina. Witam. Agnieszko, jeszcze raz się witam. Elu, witaj. Skąd jesteście? Z Lubania. Z Lubania i Ania. Dzień dobry. I witamy mamę. Mama Iwona. Skąd przyjechałyście? Z Łodzi. Skąd? Z Łodzi. Z Łodzi. A, to najbliżej miałeś. Zagramy o to, co znajduje się w bramce numer 1. Zabawa dla całej rodziny. Tygodniowy pobyt w rodzinnych parkach rozrywki pod Paryżem. Od producenta bąbelkowego napoju Piccolo. Dodatkowo Piccolo w czterech smakach. Wartość nagrody 4200 zł. Jedziemy do Paryża. Teraz wytłumaczę, na czym będzie polegała ta gra. To jest taka magiczna skrzyneczka. Ta skrzyneczka ma światło od spodu. Światło podświetla taką tabliczkę, jaka leży tutaj właśnie, w połowie niebieska, w połowie przeźroczysta. I teraz w zależności od tego, jak położy się tę tabliczkę, która leży tutaj na blacie, albo cała powierzchnia będzie niebieska i to jest to rozwiązanie, które daje wycieczkę do Paryża. Możliwości są cztery, może leżeć tak, czyli tu niebieski albo tu niebieski, albo tak, tu niebieski albo tu niebieski. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Teraz Kasia i Klaudia, w jaki sposób układamy waszą płytkę? Tak jak teraz? W ten sposób będzie dobrze, to znaczy zakładacie, że ta połówka będzie niebieska i całość zaświeci się na niebiesko. Dobrze. Ela i Agnieszka. Zostaje, czy zmieniamy jakoś ustawienie? Tak jak Agnieszka, jest. Zakręć jak chcesz, sama. Ustaw. Tak jak jest. Tak jak jest, nic nie zmieniamy, zupełnie. Tak będzie dobrze, to znaczy uważasz, że tutaj będzie niebieskie, tak? Dobrze, Jania i Iwona teraz. Musicie zmienić coś. To zakręć. Ustaw tak, jak uważasz, że będzie dobrze. Aha, aha, czyli sądzisz, że ta połówka będzie niebieska. Jak będzie naprawdę, nie wiem. Kasiu i Klaudio, teraz ważna decyzja. Czy gracie o wycieczkę? Ryzykujecie? Może zamiast tego ryzyka chciałybyście wziąć zielony, śliczny zielony czajnik? Klaudia, jak sądzisz? Gramy o tę wycieczkę czy czajnik? Niech będzie czajnik. Mama musi potwierdzić decyzję. Klaudia doradza. Bierzemy czajnik czy gramy o wycieczkę? Niech będzie czajnik. Czajnik, dobrze. Zielony czajnik czy czajnik pomarańczowy? Który z tych dwóch? Który byś wybrała? Zielony czy pomarańczowy? Który ci się bardziej podoba? Lubimy. Zielony. Niech będzie zielony. Dobrze, zostaje. W tym momencie rezygnujecie z walki o wycieczkę. Dobrze, teraz Ela i Agnieszka. Czy tak będzie? Nie wiem. Dla was mam do zaproponowania niebieski czajnik, jeśli zrezygnujecie z gry o wycieczkę. Naradźcie się, panie, jak to ma być. Gracie dalej o wycieczkę? Gramy o wycieczkę. Gracie o wycieczkę, tak? Agnieszka? Gramy o wycieczkę. Gramy o wycieczkę, dobrze. A może w takim razie zamiast tego niebieskiego czajnika bramka numer 2 i nie gramy o wycieczkę? Agnieszka mówi, że bramka, ale mama decyduje.
Ja mówię, wybierzcie. Agnieszka doradza. Bramka? No ale wiesz, wycieczka fajna sprawa. No. Ja nie wiem. Ela, zdecyduj. Mów. Dziecko podpowiada, ty decydujesz. Mówi bramka. Dobrze. Ania i Iwona, gramy o wycieczkę. Czy może ten niebieski czajnik? Iwona? No niebieski. Co mówi Ania? Czajnik. A niebieski czajnik czy pomarańczowy czajnik? Który z tych dwóch? Niebieski. No słuchajcie, to nikt nie chce wycieczki. Kasia, Klaudia, może jednak zostaniemy? Spróbujemy grać dalej. Tak? Może się uda. Zostaje ta plansza, tak. Czyli rezygnujecie w tym momencie z zielonego czajnika. Kasia, może zamiast zielonego czajnika 700 zł? Pieniądze? 700? Wycieczka. Gracie o wycieczkę. Dobrze. Ela, za bramkę numer 2. Mama podejmuje decyzję. 800 zł. Mało. Agnieszka mówi od razu mało. 800 zł daje za dwójkę. Mama decyduje. Myślę, że bramka. Bramka 2. Bramka numer 2. 900. 900 czy czajnik? Czajnik. Niebieski? Tak. Niebieski czajnik zostaje. Tak. Dobrze. W takim razie sprawdzimy najpierw bramkę. Sprawdzamy bramkę numer 2. To jest wasza nagroda. Proszę o odsłonięcie bramki numer 2. Naczynia kuchenne. Zestaw nowoczesnych naczyń kuchennych ze stali szlachetnej od firmy Zepter. Wartość nagrody 4187 zł. Super. Gratuluję. Agnieszka, ale to jest tak, że ty wygrałaś dla mamy i sądzisz, że nic dla ciebie nie będzie. To nie będzie, tak? Dla ciebie też mamy nagrody. Dzieci zawsze dostają nagrody. To są nagrody dla ciebie. Dziękuję bardzo. Wspaniale. Dziękuję obu paniom. Dziękuję bardzo. Dobrze, Iwona i Ania, w tej chwili wasz jest niebieski czajnik. Zostaje ten niebieski czajnik? Czy zamieniamy na coś? Na zielony czajnik na przykład? Zwolnił się zielony? Zostaniemy Iwona? Przy niebieskim. Zostaje niebieski. Dobrze, ujawnimy jeden z dwóch niewybranych. Zacznijmy w takim razie od czajnika zielonego. Proszę o odsłonięcie zawartości zielonego czajnika. Posłuchaj ulubionych melodii. Nagrodą jest wieża stereo od producenta napojów dla całej rodziny firmy Hop. Dodatkowo 100 litrów napojów Hop. Wartość nagrody 2991 zł. No nikt nie będzie miał tej nagrody. Sprawdzamy pomarańczowy czajnik. Nikt nie chciał pomarańczowego. Proszę o pomarańczowy. No i dobrze. Znaczy Zonka już nie będzie. Taką mam nadzieję. I teraz wasza nagroda, niebieski czajnik. Keyboard i aparaty fotograficzne. Mini keyboard Casio, 100 brzmień, 100 aranżacji rytmicznych oraz zestaw aparatów fotograficznych od firmy Zibi, przedstawiciela Casio w Polsce. Wartość nagrody 1337 zł. Grasz na jakimś instrumencie może? Klawiszowym, tak? Tak. To wspaniały keyboard dostałaś. Gratuluję. I jeszcze aparaty fotograficzne. Aniu, ale dla ciebie mamy jeszcze, wiesz, prezenty. To jest dla ciebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję, Aniu. Słuchajcie, teraz tak. Nawet gdyby nie było tej wycieczki, bo może się tak zdarzyć. Klaudia, dostaniesz wspaniałe nagrody, bez względu na to, czy będzie wycieczka, czy nie, dobra? Także niczego się nie bój, zaraz sprawdzimy, jak to wygląda z tą planszą. W ten sposób kładę na naszej maszynie magicznej. I teraz, żeby było niebieskie. Ale jak nie będzie, to naprawdę nic nie szkodzi. Będą super nagrody. Ajajajajaj, nie ma całego niebieskiego. Kto miał prawidłowe ustawienie? Pa, Iwona i Ania. Mogła być wycieczka. No ale trudno. Nieważne. Klaudia, no wprawdzie tej wycieczki nie będzie, ale wiesz, nagroda jest obiecana. Ta nagroda dla ciebie jest tutaj w pudełku, tym jeansowym, takim jak spodnie. I teraz sprawdzamy, co dostaniesz. Nagroda niespodzianka. Nagroda to zabawki, gry planszowe oraz zestaw książek edukacyjnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Kasiu. Dziękuję. Brawa dla Klaudii i dla Kasi. No to tym razem tutaj, z tej strony, kto ze mną zagra? Wszyscy. I to jest ten kłopot. Kogo może tutaj z góry kogoś zaproszę? Aga. Aga, z mamą. Mogę prosić z mamą razem? Proszę bardzo. Zapraszam panie za sobą, za mną. I tutaj, i tutaj, i tutaj. Kto to jest? Kto to jest? Nie widzę. Ewunia? Ewelina. Zapraszam cię, Ewelinko, z mamą, z mamą, z mamą. Wszyscy na dół. Proszę bardzo. Dobrze, witamy wszystkie panie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Aga. Dzień dobry, Justyna. Skąd przyjechałyście? Ze Śremu. Ze Śremu. Mama, Justyna. Tak. Reszta rodziny w domu. Mhm. Fajnie. I to jest Ewelina. Ewelinko, mogłabyś pokazać buzię? Ciekaw jestem, jak wyglądasz. Świetnie wyglądasz. Bardzo ładnie. Bardzo mi miło poznać cię. I mama Ela, tak? Skąd przyjechałyście? Ze Skierniewic. Ze Skierniewic. Znakomicie. Zagramy o to, co jest w bramce numer 3. Śpiewająca nagroda. Nowość na rynku. Radiomikrofon Leadsinger wraz z polskim kartridżem do śpiewania karaoke. To nagroda od firmy Karaoke Poland z Białegostoku. Wartość nagrody 2100 zł. Ja może wytłumaczę, że to jest super urządzenie. To jest taki mikrofon właśnie, do którego się śpiewa, z którego płynie od razu melodia. Także śpiewa się tak jak z zespołem. Można różne rzeczy robić z tym mikrofonem. Między innymi jest taka specjalna funkcja echo, gdzie głos się powtarza, jak się powie echo, to jest echo, echo. No i właśnie, no i właśnie. Tutaj są trzy takie mikrofony. Jeden z nich jest nastawiony na taką funkcję echo. Jak się powie do niego echo, to on powtórzy kilka razy. Ta para, która znajdzie ten mikrofon z echem, wygrywa tę nagrodę. Mikrofony są trzy. Aga i Justyna, naradźcie się, który wybieracie, który numer. Który? Trzy. Trzy, mikrofon trzy, ten zupełnie z drugiej strony. Dobrze, ten jest wasz. Zostały dwa mikrofony, jedynka i dwójka. Który, Ewelina? No, dwójka. Dwójka, czyli ten mikrofon. Ha, dobrze, ten i ten wybrany, jedynka niewybrana. To ja może troszkę wam ułatwię sprawę i sprawdzę, powiem echo do tego mikrofonu. Jak echa nie będzie, to znaczy, że ten mikrofon nie jest dobry. Uwaga, sprawdzam jedynkę. Cichutko. Echo. Nie ma, to nie był dobry mikrofon. Czyli, to znaczy ten mikrofon jest bardzo dobry, tylko nie miał nastawionej funkcji echo. Czyli jeden z tych dwóch jest na pewno dobry. Ha, pytanie, który? Ponieważ nie wiadomo, szanse są takie pół na pół. Ewelina, słuchaj. Jeśli razem z mamą podejmiecie decyzję, że rezygnujecie ze swojej dwójki z gry o to wspaniałe urządzenie, dam wam to, co jest pod zielonym cylindrem. Daję zielony cylinder. Nagrodę pod zielonym cylindrem. Tutaj jest... Tu jest ryzyko. Decyzja, naradźcie się panie, co robicie? Zielony cylinder. I co? Cylinder. Bierzecie cylinder. A może zamiast cylindra to, co mogę wam dać od razu? Puzzle i gry. Nagrodą od firmy Trefl jest zestaw puzli i gier o wartości 1650 zł. Co robimy? Te puzzle i gry, czy ten kapelusz? Ha, ha, ha. No i teraz? Cylinder. Cylinder? Tak. Dobrze, dziękuję bardzo za puzzle. Jest cylinder, tam jest wasza nagroda. Zestaw ubrań. Nagroda od firmy Patka, producenta całorocznych kolekcji dziecięco-młodzieżowych. Wartość nagrody 4815 zł. Ojejku, Ewelina. To już nie wiem. Do końca młodości masz ubrania zapewnione, ale ponieważ dzieci powinny dostawać oprócz ubrań zabawki, to oczywiście dla ciebie również mamy zabawki. Proszę bardzo. To na dodatek do tych wspaniałych ubrań. Dziękuję ci bardzo i gratuluję. Świetny wybór. Dziękuję bardzo, Elu. Troszkę bliżej poproszę. Justyna i Aga. Wasz jest mikrofon numer 3. A może zamiast tego mikrofonu te puzzle i gry?
czy wybieramy mikrofon? Mikrofon. Mikrofon. Lubisz śpiewać? Lubisz śpiewać? Muszę tak powiedzieć. Wiesz, jakie to daje możliwości? O, wspaniałe, dobrze. To w takim razie sprawdzamy. Ja teraz podniosę mikrofon 2. Dam wam blisko. Powiecie echo. Jak echa nie będzie, to znaczy, że trójka jest dobra. Uwaga, biorę dwójkę. Proszę powiedzieć echo. 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 Jeszcze raz. Echo. Nie ma. I teraz biorę trójkę. Uwaga, uwaga. Proszę powiedzieć echo. Echo. Jeszcze raz. Echo. Jest echo. Super, jest nagroda, ale Aga, dla ciebie oczywiście mamy jeszcze zabawki. Specjalne upominki dla Agi. Dziękuję, miłej zabawy życzę. Dziękuję bardzo, Justyna. Dziękuję, Aga. Dziękuję pięknie. Zapraszam was na miejsca. Widzów Polsatu zapraszam w tej chwili na krótką przerwę reklamową. Spotykamy się za chwilę. Teraz będzie sportowa gra. Chciałem zapytać, kto umie rzucać do kosza? Kto trafia do kosza? Wszyscy trafiają. Aha, aha. Radek, trafisz do kosza? Z kim przyjechałeś? Z mamą, z tatą. Mamę poprosimy. Mamę i Radka. Proszę bardzo. Zapraszam. Witam, Radek. Skąd przyjechaliście? Stary Kopernik. Witam mamę, Grażynkę. Witam. Już tłumaczę, poproszę was z mojej prawej strony, już tłumaczę, na czym będzie polegała gra. Tutaj wiszą 4 kosze. Każdy kosz symbolizuje pewną nagrodę, a właściwie miejsce jej ukrycia. Tam u góry jest bramka numer 2. Trochę niżej jest filiżanka, jeszcze niżej jest globus i jeszcze niżej jest cyrk. Trzeba trafić 2 razy do kosza, wówczas zdobywa się bramkę, filiżankę, globus albo cyrk. Radek będzie miał 8 rzutów, mama będzie miała 4 rzuty. Poproszę o piłkę. Poproszę o piłkę. Kto zacznie? Radek? Dobrze, Radek, którą... Co wybierasz? Co wybierasz? A ona dość wysoko jest. Spróbujesz? Dobrze. I pierwszy twój rzut. Spróbuj. Ajajajajajajajaj, było blisko. Mama spróbuje, czy jeszcze raz Radek? Kto rzuca? Radek jeszcze raz? Dobrze. Spróbuj jeszcze raz. Przypominam, masz 8 rzutów. Pierwszy rzut. Spokojnie, spokojnie. Aj. Drugi rzut. To co, może mama spróbuje? Wszystko jedno, mama, który? Wszystko jedno, który? Do którego, mama? Wszystko jedno, do którego rzucamy. Do filiżanki, tutaj jest linia, bardzo proszę sobie stanąć na linii. Radek, masz jeszcze 6 rzutów. Było blisko. Jeden rzut, jeszcze jeden. Też filiżanka. Dobrze, teraz damy szansę Radkowi. Może zmienimy, co? Ten kosz jest wysoko, może do czegoś niżej. Ja jeszcze podam jedną informację. W jednym symboli ukryty jest ząb, nie wiadomo gdzie. Dobrze, wybieraj, do czego rzucasz. Do bramki? Proszę bardzo. Proszę bardzo, bramka. Było blisko, trzeci twój rzut. Jeszcze raz do bramki. Czwarty rzut. Jest. I co? Piąty. Piąty rzut, było blisko. Szósty rzut. Jest. Bramka jest wasza. Tobie zostały 2 rzuty i mamie zostały 2 rzuty. Do czego rzucamy? Może mamie teraz damy szansę na 2 rzuty. Mama niech sobie wybierze, proszę bardzo. Globus? Czy filiżanka dalej? No może filiżanka. Filiżanka. Tu jest linia. Proszę sobie stanąć jak najbliżej. Przypomnę, 2 rzuty są. Już bramkę macie. Aha, było blisko. Jeszcze jeden rzut. Jeszcze jeden. Jest. Radek, zostały ci 2 rzuty. Proponuję jeszcze jeden rzut. Jak trafisz do filiżanki, to macie filiżankę. Masz 2 rzuty. Raz musisz trafić do filiżanki. Skup się. Jest. Macie bramkę i filiżankę. Dobrze, no już tak symbolicznie rzuć do tego globusa. To już i tak nie ma szans na zdobycie tej nagrody. No i tu by było. Gdyby jeden rzut był... Więcej. Dobrze. W takim razie wszystkie rzuty wyczerpane. Teraz mam pytanie do was takie. Chcecie zatrzymać obie te nagrody, filiżankę i bramkę, czy wybrać tylko jedną z nich? Przypominam, że gdzieś może być ząb. Bramkę. Wybieracie tylko bramkę, rezygnujecie z filiżanki. Taka jest decyzja? Tak. Mama potwierdza? Tak, tak. A może by zamiast tej bramki
800 zł, to mama finansowe decyzje musi podejmować. 800 zł? Nie. 900 zł? Nie, bramka. Bramka. Zrezygnowaliście z filiżanki. Sprawdzimy zawartość filiżanki. O! To znaczy, że w bramce numer 2 powinna być jakaś nagroda. Tylko jaka? Proszę o odsłonięcie bramki numer 2. Płyta kuchenna, piekarnik i zmywarka. Zestaw sprzętów do zabudowy kuchni w stylu lat 50. od firmy Candy. Wartość nagrody 5997 zł. Ależ wygrałeś dla mamy nagrodę, dla całej rodziny. Radek, super. Gratuluję, gratuluję. Wspaniałego syna, wspaniałych rzutów. Poproszę o zabawki dla Radka. Proszę bardzo. To już jest twoje pewne. Mam jeszcze pytanie do Grażyny. Grażyno, czy zostaje ten sprzęt AGD, a może by tak zamienić na globus, czy zostaje? Zostaje sprzęt AGD? Zostaje sprzęt. Zostaje, dobrze. Sprawdźmy globus. Gry dla całej rodziny. To nagroda od firmy Granna, producenta gier edukacyjnych. Sprzęt AGD? A może cyrk? Zostaje sprzęt. Zostaje sprzęt. Sprawdzamy cyrk. Proszę o odsłonięcie zawartości cyrku. Zestaw zegarków. Szwajcarskie zegarki marki Grovana od producenta zegarków firmy Grovana Watch Company. Wartość nagrody 1740 zł. Nie ma. Gratuluję. Wspaniałe nagrody. I coś dla ciebie. Widzisz, zabawki się trafiły i taki wspaniały sprzęt do domu. Cała rodzina ci będzie wdzięczna. Naprawdę. Super, Radek. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Brawa dla Radka i dla Grażyny. Dobrze. To teraz z tej strony. Już biegnę tutaj do was. A może z tej strony Królewna Gosia z mamą. Mogę prosić. Bardzo proszę. Bardzo proszę. A może Ania z mamą? Bardzo proszę, zapraszam. Witamy Gosię i Zosię. Skąd przyjechałyście? Z Kielnerowej małej miejscowości koło Rzeszowa. I to jest twoja mama? Tak. I witamy Anię, ależ dużą rękę masz. Dobrze, że lewą. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Skąd jesteście? Z Wrocławia. Witam serdecznie, witam Bogusiu. Najpierw wytłumaczę, o co zagramy. Gramy o to, co znajduje się w bramce numer 3. Proszę o odsłonięcie bramki numer 3. Afryka w zasięgu ręki. Nagrodą jest tygodniowy pobyt dla dwóch osób w Tunezji od firmy Oasis Tours. Wartość nagrody 3000 zł. No niestety, tylko jedna para, jedna rodzina będzie mogła pojechać. I to pojechać za jedyne 10 zł. W każdym z tych woreczków jest żółty woreczek, zielony i czerwony. Są 4 monety, ale tylko w jednym woreczku jest równo 10 zł. I teraz pytanie. Gdzie jest to 10 zł? Zosię i Gosię zaprosiłem pierwsze. Chciałbym, żeby panie wybrały, który woreczek, gdzie jest równe 10 zł? Może naradźcie się, tak żeby wspólna decyzja była. Ty. No który? No, wybierz sobie ty. Mama powie, żółty. Gosia podpowie. Żółty? Żółty. Żółty, żółty, czyli ten jest wasz. Dobrze, teraz Ania i Bogusia, przepraszam, stanę tutaj w środku między wami. Który dla was? Został zielony i czerwony. Zielony. 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 Zielony jest wasz. Dobrze. Ja może zajrzę w takim razie troszkę do tego żółtego. Zobaczymy, co w tym żółtym się kryje. Jakie tutaj są pieniądze. 5 zł. Jest 5 zł. To jest pierwsza moneta. Jeszcze jedną monetę wyciągnę. Tutaj jest 2 złote, czyli powinna być jeszcze złotówka i 2 złote. Sprawdźcie, czy tu jest złotówka i 2 złote. Tylko tak wam mogę pomóc. Sprawdzić, czy jest złotówka i 2 złote. No, jest czy nie ma? Jest czy nie ma? Mama jak dokładnie sprawdza. Dobry jest woreczek? Dobry. Czy zamieniamy? Został czerwony. Czy zamieniamy na czerwony? Zostaje. Zostaje ten. Ponieważ ja nie jestem pewny, czy tu jest równe 10 zł, proponuję wam zamiast tego woreczka i gry o wycieczkę niebieską kolumnę. Nagrodę z niebieskiej kolumny. No i co zrobimy? Woreczek żółty. Woreczek żółty, dobrze. Może ja sprawdzę w takim razie cokolwiek z tego czerwonego woreczka niewybranego, jak to z tym czerwonym woreczkiem jest.
Tutaj wyjmę. Co tutaj wyjmę? A, co jest z brzegu? 5 złotych. Jeszcze coś wyjmę. I dołożę. No też 2 złote jest. Trudny wybór, ale możecie sprawdzić. Czy tutaj może jest lepiej? Czy tu jest lepiej? Czy chcecie zamienić? Lepiej jest? Lepiej jest? Czy nie jest? Jak? Jak? Da się wyczuć? Nic. 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 Zamieniamy, czy zostaje żółty? Żółty zostaje. Żółty zostaje. A może, skoro nie niebieska kolumna, to może pomarańczowa kolumna. Bardzo ładna pomarańczowa kolumna. I co? Gosia? Zostajemy przy żółtym woreczku, gramy o wycieczkę. Niebieska czy pomarańczowa kolumna. Takie macie możliwości. Może być i mniej jak 10 zł? Może być mniej, może być więcej, tylko w jednym jest równo 10. Tylko w jednym z tych trzech. No to kolumna. Kolumna? To którą? Która kolumna? Niebieska. Niebieska kolumna. Jest, tak. Jest wasza. A gdybym dołożył 200 zł do pomarańczowej? Nie. Pomarańczowa i 200 zł? Nie. Dobrze, zostaje niebieska kolumna, tam jest wasza nagroda, zrezygnowałyście z gry, za chwilę się okaże, czy dobrze, czy źle zrobiłyście. I wasza nagroda w niebieskiej kolumnie, proszę o odsłonięcie zawartości niebieskiej kolumny. Kamera, wideo i słodycze. Nagroda w postaci kamery i zestawu słodyczy. Od przedsiębiorstwa wyrobów cukierniczych Odra z Brzegu, producenta czekoladek nadziewanych i bombonier. Wartość nagrody 2800 zł. Wow, znakomicie. Dziękuję, Gosiu. Ale dla ciebie oczywiście mamy zabawki, bo kamera ważna rzecz, ale zabawki jeszcze ważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, Gosiu. Dziękuję również, Zosi. Dziękuję bardzo. Zapraszam troszkę bliżej, miłe panie. Wasz jest zielony woreczek. Zajrzymy do tego zielonego woreczka. Zajrzymy, no coś tam ujawnimy z tego zielonego. Żółty na razie niech zostanie. Za chwilę sprawdzimy, jak to tam z tym żółtym było. Już wkładam rękę, już. Z wierzchu monetę czy z dołu? Którą wybrać? Wszystko jedno, dobrze. 5 złotych. 5 złotych. Jeszcze jedną wam ujawnię. Którą? Wszędzie tak samo. Tutaj też 2 złote. Dobrze, pytanie. Zostaje zielony, czy zamieniamy na czerwony? Dam wam sprawdzić i jeden, i drugi. Dam wam sprawdzić, gdzie jest równe. Wasz jest zielony. Daję do sprawdzenia. I jeden, i drugi. Gdzie jest równo 10 złotych? Sprawdzajcie. W zielonym? W zielonym jest. Tutaj musi być jeszcze złotówka i 2 złote. Żeby było równe 10. Bo wszędzie jest 7. No i co? No i co? Dobrze. W zielonym? Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Zamiast zielonego bramka numer 2. Proponuję bramkę numer 2. To bramka. Bramka numer 2? Bramka numer 2. Dobrze, bramka numer 2 jest wasza. Może troszkę ułatwię zadanie. Sprawdzimy, co z tym żółtym, bo jak żółty był dobry, to nie ma o co grać. Sprawdzamy żółty. Żółty, gdzie królewna jest? Tu jest królewna. Wasz był żółty. Sprawdzamy ten żółty. W żółtym było jeszcze 2 złote i 2 złote było 11. Nic by z tego nie było. To znaczy, że w którymś z tych jest dobrze. Jest równe 10 złotych. Bramka numer 2. Czy woreczek któryś? Woreczek. Zielony woreczek. Zielony. A może zamiast bramki numer 2 pomarańczowa kolumna? Decyzja? Woreczek. Zielony woreczek. Zielony woreczek. W takim razie, skoro chcecie zielony woreczek, trudno. Znaczy nie trudno, może bardzo dobrze, ale nie weźmiecie tego, co jest pod pomarańczową kolumną. Proszę o odsłonięcie zawartości pomarańczowej kolumny. Pałac, biwak, domek. Zestaw klocków. To nagroda od firmy Kotlin, producenta dżemów. Dodatkowo owocowa niespodzianka. Zestaw dżemów Kotlin. Wartość nagrody 4,5 tysiąca złotych. Proponuję bramkę numer 2. Proponuję dwójkę. Dwójka czy woreczek? Aniu. Proponuję bramkę numer 2. Dwójka.
Rezygnujecie z woreczka? Rezygnujemy z woreczka. Sprawdźcie jeszcze raz. Sprawdźcie jeszcze raz. Tak, teraz tak. Bramka numer 2 jest wasza, tak? Dobrze, odkładamy. Bramka numer 2 jest wasza. Tak. Do czerwonego woreczka dokładam 200 zł. Weźcie czerwony woreczek. Czerwony woreczek i 200 zł. Czerwony woreczek i 200 zł. Zielony woreczek. Proponuję czerwony i 200. Czerwony. Czerwony woreczek i 200? Tak. Nie ma bramki numer 2? Nie ma. Rezygnujecie z bramki numer 2? Tak. Do bramki numer 2 dokładam 300? Dokładam 300 zł do dwójki? Zostaje 200 i woreczek, czy 300 i bramka numer 2? 200 i woreczek. 200 i woreczek, nie 300 i bramka numer 2. Decyzja? Zielony woreczek. Nie, czerwony woreczek. Oddaję w tym momencie Bogusiu pieniądze, które dołożyłem do czerwonego woreczka. Może tak być, ale wtedy nie ma pieniędzy. Ostateczna decyzja. Jaka? Decydujemy się na czerwony woreczek. I 200 zł. I 200 zł. Mama się zgadza? Tak. Mama musi powiedzieć czerwony woreczek czerwony i 200 zł. Czerwony woreczek i 200 zł. I nie ma bramki numer 2. Nie ma. Sprawdzamy bramkę numer 2. Wydawnictwa encyklopedyczne. 13-tomowa sztuka świata i luksusowy album o malarstwie Bruegla od wydawnictwa Arkady. Wartość nagrody 1200 zł. Oraz... Sofa. Sofa Xanadu to nagroda od sieci salonów meblowych Domofaber. Wartość nagrody 1500 zł. Łączna wartość nagród 2700 zł. 2700 zł, ale dokładałem jeszcze 300, tutaj by było 3000 zł. Tyle pieniędzy było w bramce numer 2. No a teraz sprawdzamy. Sprawdzimy najpierw zielony woreczek. Zielony woreczek. Są dwie monety. Jeśli będzie dwójka i jedynka, to znaczy, że przegrałyście. Jeżeli będzie inaczej, to znaczy, że jest wygrana. 2 złote. Jest 9. I 2 złote, 11. Gratuluję, Aniu. Świetnie, świetnie, świetnie. No ale jeszcze trzeba sprawdzić ten czerwony, a nóż tutaj też jest za dużo. 7 złotych. 9 zł, 10 zł. Równo tyle, ile trzeba było. Plus ode mnie 200 jako kieszonkowe do tej wycieczki, bo tak się umawialiśmy. Woreczek plus 200. Wspaniała wycieczka, ale dla Ani oczywiście również zabawki, bo jakżeby inaczej. Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie. Dziękuję. Mama zdaje się bardzo zmęczona po tej grze. Ojej, ale jest dobrze. Wielkie brawa, poproszę. Przed nami jeszcze jedna gra, a potem super finał. Łączna wartość nagród to kwota ponad 67 tysięcy złotych. Kto wygra? Nagrody, pieniądze, samochody. Dowiecie się już niedługo. Rozpoczynamy ostatnią grę przed super finałem. Tutaj może z tej strony bym zaprosił kogoś pod kuweczki na szczęście. Dorota, tak razem jesteście. Zapraszam wszystkie panie, proszę bardzo. Proszę bardzo, zapraszam tutaj na dół. Chodźcie, chodźcie za mną. I tutaj z tej strony. Kto tutaj jest? Dawid. Z mamą razem. Witam. Aniu, witam Dorota i witam Jagoda. Troszkę bliżej mnie, tak żebyśmy zrobili miejsce dla Dawida i ty. Skąd przyjechałyście? Z Bukowca koło Łodzi. Skąd? Z Bukowca koło Łodzi. Bardzo mi miło. Dzień dobry Dawid i Krysia. Skąd jesteście? Z Bolesławca Śląskiego. Dobrze. To ja poproszę teraz najmłodszych reprezentantów rodzin. Dorotę poproszę i poproszę Dawida. Słuchajcie, najpierw wy zagracie o swoje nagrody. Zagracie o to, co jest w bramce numer 1. Poproszę o odsłonięcie bramki numer 1. Gra strategiczna.
Nagrodą dla całej rodziny jest gra figurkowa Chronopia od firmy Target Games Polska. Wartość nagrody 5000 zł. Oraz kolekcja aut. To nagroda od firmy Ascompol, wyłącznego przedstawiciela włoskiej firmy Burago, producenta metalowych modeli samochodów. Wartość nagrody 1510 zł. Łączna wartość nagród 6510 zł. Ojej, ojej, ojej. Ale tylko jedno z was będzie mogło dostać tę nagrodę. Druga osoba, która zajmie drugie miejsce, dostanie to, co znajduje się w tym dżinsowym pudełku. Na razie niech to będzie tajemnicą, co tam jest. I teraz tłumaczę, na czym polega gra. Tutaj jest 9 kart do gry. Są pola 1, 2, 3 i ABC. Poproszę was o wybranie jednej karty, jednego pola. Kto będzie miał wyższą kartę, ten wygrywa nagrodę z bramki numer 1. Dorota, które pole chcesz wybrać? B2. Pole B2 jest twoje, dobrze. Dawid? C2. Mamy pole B2 i C2. Proszę o odsłonięcie pola B2. Jest dziesiątka. Dorota, tak wiesz, po środku wybrałaś. I Dawid, twoje pole to jest pole... 2C. 2C. C2. Sprawdzamy. Uwaga. Królu! Wygrałeś nagrodę z bramki numer 1, ale Dorota, ty dostajesz to, co jest w dżinsowym pudełku. Nagroda niespodzianka! Nagroda to zabawki, gry planszowe oraz zestaw książek edukacyjnych. Super, podoba ci się nagroda? Tak. Świetnie, to są wasze nagrody. Dobrze, teraz zagramy może z mamami, z resztą rodziny, dobrze? Krysię poproszę do przodu, Jagódkę i Anię, dobrze? Wy już swoje nagrody macie. Następna gra. Gramy tym razem o bramkę numer 2. Proszę o odsłonięcie bramki numer 2. Szafy. Od firmy Indeco, producenta szaf z drzwiami suwanymi, bon do realizacji na terenie całego kraju oraz maskotka firmowa Bubr. Wartość nagrody 2,5 tysiąca złotych. Oto gramy. Krysia, które pole? Które pole? Która karta? 1C. 1C, które pole? Obie panie wybierają. Które wybieramy? A3. Poproszę o pole 1C. Siódemka. I tutaj mamy pole? A3. A3. Poproszę o pole A3. Dziewiątka. Dobrze. Wygrałyście. Krysiu, w takim razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale Dawid wygrał, tak? Wspaniałe nagrody. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dawid. Oj, aż mi spadł kawałek mikrofonu. Dziękuję pięknie. Dobrze, słuchajcie, teraz do was będę, już sporo nagród macie, ale macie szansę jeszcze na więcej. Oczywiście Doroty zabawki zostają bez względu na to, co się stanie, ale macie szansę zagrania jeszcze o to, co jest w bramce numer 3. Mini zestaw kina domowego z odtwarzaczem DVD. Nagrodą jest wysokiej klasy sprzęt audio-wideo oraz karton słodkich nowości od firmy Bals & Sweet, producenta słodkich ciastek. Wartość nagrody 5519 zł. Ale problem polega na tym, że możecie zagrać o obydwie nagrody albo zrezygnować z tej nagrody, z tego sprzętu i zatrzymać sobie tylko bon na szafy. Jeśli przegracie, no to będą nagrody pocieszenia. Decyzja, czy zatrzymujecie bon na szafy, czy gracie o wszystkie nagrody. O wszystkie gramy. Mimo, że można przegrać. Dobrze, wybierzecie kartę dla siebie, tak. Potem ja wybiorę kartę dla siebie. Tak. Czyja karta będzie wyższa, ten wygrywa. Jeśli wasza będzie wyższa, wszystko jest wasze, jeśli nie, nagrody pocieszenia. Naradźcie się, którą kartę wybierać, która karta. Może weźmiemy? 1B. 1B. Dobrze, 1B jest wasze. Kto wybierze za mnie kartę? Wskażcie jedną osobę, która za mnie wybierze. Może Ola. Ola, dla mnie która karta, żeby niższa była, wiesz, koniecznie niższa. 3C. 3C to jest moja karta, dobrze. Proszę o odsłonięcie karty 3C. To jest moja karta, przypominam. 3C.
Ósemka, to nie jest za wysoko. W tej sytuacji mam tylko jedną szansę wygrania. To znaczy, jeśli wybrałyście szóstkę, no ja wygrywam, wy przegrywacie. Jakakolwiek inna karta, wygrywacie wszystko. Przypomnijcie mi, które to było pole? B1. To było pole B1, ale to nie jest mimo wszystko takie pewne. Ale mam coś pewnego. Tę nagrodę możecie dostać od razu, rezygnując ze wszystkiego innego. Zabawki. Nagrodą od fabryki zabawek Wader i Woźniak jest zestaw zabawek o wartości 1510 zł. Idziemy na całość, gramy. Gracie, tak? Tak. Które pole wybrałyście? B1. Pole B1. Proszę Państwa, trzymamy mocno kciuki. Jeżeli tam nie będzie szóstki, wszystkie nagrody są Wasze. Proszę o odsłonięcie pola B1. 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 Knockout. Dziękuję, gratuluję Dorota, wspaniale. Gratuluję. Super, wszystkie nagrody są wasze. No właśnie, a jaka była łączna wartość nagród? Łączna wartość nagród to kwota 8019 zł plus nagroda niespodzianka dla Dorotki. Super, ponad 8 tysięcy, no ale wielkie brawa należą się też Oli, znakomicie wybrała. Poproszę o zabawki dla Oli. Super wybrałaś, Ola. Poproszę o zabawki, Angelika. Ola, również Ci dziękuję. Świetnie było. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Dziękuję pięknie. Jeszcze tylko sprawdzimy, jak wyglądały pozostałe pola. 3B to był walet. Gdzie była szóstka? Ciekawe, gdzie była szóstka? Tu była dama, 2A. 1A to była szóstka. Tutaj mogłem wygrać. Dobrze, że nie wygrałem. Już za chwilę super finał. Gra o samochód. Mam nadzieję, że samochód zostanie wygrany. Zostańcie z nami. Spotykamy się po przerwie reklamowej. A teraz wielki finał. Dotychczasowi zwycięzcy zmierzą się w grze o wszystko, idąc na całość. Nagrodą główną jest samochód osobowy. Idź na całość! Rozpoczynamy super finał. Do tej pory najwyższe nagrody, oczywiście nie licząc zabawek, Doroty, bo zabawki twoje zostają, choćby nie wiem, co się stało. Zabawki masz. Ale poza tym najwyższe nagrody, to znaczy szafy oraz mini zestaw kina domowego o łącznej wartości 8019 zł zdobyły wszystkie panie Jagoda, Ania i Dorota. Czy zdecydujecie się, przynajmniej na razie, zrezygnować z tych? Szkoda nam, bo piękny prezent, ale idziemy na całość. Gracie o samochód? Tak, gramy o samochód. Próbujemy może, chociaż. Może zdarzyć się tak, że te nagrody wrócą do was. Dlatego, że jeśli wybierzecie super bramkę, to zatrzymujecie wszystkie dotychczasowe nagrody i losujecie jedną z nagród w super bramce. Tam jest samochód, dwie pozostałe nagrody, więc może być tak, że będzie samochód i wszystkie nagrody, które macie. Dobrze, trzymamy mocno kciuki. Proszę bardzo, do wyboru są trzy kolorowe wiaderka. Zielone wiaderko, żółte wiaderko i niebieskie. Tam są koperty z numerami bramek. Który kolor? Niech panie się naradzą, proszę bardzo. Zielone. Dobrze, poproszę kopertę z zielonego wiaderka. Jest pieczęć, jest zalakowana koperta. Sprawdzamy, który numer bramki panie wybrały. Już sprawdzam, tutaj jest bramka numer 2. Bramka numer 2 jest wasza. Sprawdzamy pozostałe bramki. Rozpoczynamy od bramki numer 1. Proszę o odsłonięcie bramki numer 1. Meble kuchenne. Nagrodą jest bon na meble kuchenne od ich producenta firmy Meble Kuchenne z Jeleniej Góry. Wartość nagrody 8 tysięcy złotych. Mebli nie będzie. Nie będzie również tego, co znajduje się w bramce numer 3. To nie jest wasza bramka. Teraz najważniejszy moment. Czy super bramka to dwójka, czy trójka? Sprawdzamy bramkę numer 3. Proszę o odsłonięcie. Bramki numer 3. Nagroda główna. Nagrodą jest samochód osobowy Nissan Micra. Wartość katalogowa nagrody 33,5 tysiąca złotych. Albo zestaw ubrań męskich.
Nagrodą jest zestaw ubrań męskich z kolekcji Manor House, składający się z garniturów, marynarek i spodni od zakładów odzieżowych Wrona z Radomska. Wartość nagrody 1500 zł. Lub niezapomniana przygoda na końskim grzbiecie. Nagrodę funduje firma MacBud Chrzanów, producent systemów dociepleń. Wartość nagrody 3000 zł. No trudno, tych nagród nie będzie. Będzie nagroda z bramki numer 2. Proszę o odsłonięcie bramki numer 2. Wycieczka do krainy baśni. Wycieczka do Euro Disneylandu dla całej rodziny to nagroda od Winiar, producenta galaretek owocowych. Dodatkowo zapas galaretek na cały rok. Wartość nagrody 5000 zł. Super! Jedziecie do Paryża, do Euro Disneylandu. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję pięknie. Oczywiście twoje zabawki są. Dziękuję Aniu, dziękuję Jagoda, jeszcze raz dziękuję Dorotko, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Kończymy dzisiejsze specjalne wydanie programu Idź na Całość. Dziękuję bardzo, kłaniam się widzom Polsatu. Do zobaczenia w następnym programie. Idź na Całość. Do zobaczenia. A dla wszystkich prześlij teraz swoje wesołe zdjęcie, imię, nazwisko, wiek, adres, bardzo numer telefonu. Nasz adres: www.spółka.z.o.o. Idź na Całość, skrytka pocztowa 2088 90959 Łódź 2. Ankiety dla kandydatów do udziału w teleturnieju zamieszcza Kurier Telewizyjny. Idź na Całość! Jeśli chcesz ufundować nagrodę, zadzwoń. Biuro Sponsoringu. Telefon 022 625 60 76. Bąbelkowy napój Piccolo dla dzieci w studio przekazała firma Ambra. Metalowe modele aut dla dzieci w studio przekazała firma Astompol. Gry edukacyjne dla dzieci w studio przekazała firma Merwil. Książki dla dzieci w studio zostały przekazane przez wydawnictwo Arkady. Prowadzącego program ubrały zakłady odzieżowe Wrona spółka z OO. Hostessy ubrała firma Madonna Fashion Collection. Ekipę programu gościły Hotel Mazowiecki w Łodzi, Przedsiębiorstwo Turystyczne Łódź oraz Hotel Boss w Łodzi. Serwis internetowy Medianet Idź na Całość w internecie.